siemanko z faku, od zera do crossfitera, Kinetic Fitness Club, kolejna jednostka treningowa dla Was. Dzisiaj rozgrywamy się pod ciężki przysiad, a potem IMON w wersji przysiadowej, ciężkiej, w połączeniu z padni powstań. Jedziemy. Pamiętajcie, że jak robicie rozgrywkę i rozgrzewacie się do ciężkiego przysiadu, wykorzystajcie izometrię, czyli zatrzymajcie się na 5 sekund w dole. Pozwoli to raz osiągnąć lepsze zakresy ruchu, dwa popracować nad siłą mięśniową w dolnym zakresie ruchu, ok? Także jedziemy, nie poddajemy się. Izometryczne zatrzymanie w dole przysiadu, fajne, wyprostowane plecki. Pamiętajcie o lordozie lędźwiowej. Jedziemy. Moi drodzy, pamiętajcie o rozgrzewce. Ja już dzisiaj o 6 rano rozgrzałem się. Dzięki chłopaki Kamil i Łukasz, zrobiliśmy fajny trening na rozgrzewkę. Teraz robię tutaj ćwiczenia, których z nimi nie zrobiłem, ale Wy pamiętajcie, rozgrzewajcie się przed treningiem. Także porządna rozgrzewka, mobilizacja to jest podstawa udanego treningu. Faku, trenerro, tylko z nim największe sukcesy. O wilku mowa, to z nimi się rozgrzewam z rana. Zarazka. No i moi drodzy, rozgrzewka zrobiona, izometria wykorzystana w rozgrzewce, działamy, trening właściwy, 5 przysiadów na ciężarze. Zaczynamy od stówki, pierwsza minuta, druga minuta, 10 padni powstań, 5 serii, IMON 10-minutowe. Zaczynamy. Jest dosyć ciężko, początek fajny, a końcówka robi się dosyć spicy. Fajnie, trzymamy intensywność dzięki temu, że to jest IMON. Działamy. Ze 2 minutki wykorzystujemy na to, żeby zmienić ciężar na lżejszy ciężar. W drugim imomie zrobimy przysiad, też dzisiaj dzień przysiadowy, ale ze sztangą trzymaną z przodu i do tego dołożymy sobie też 5 powtórzeń, a do tego dołożymy sobie 15 toastu barów w drugiej minucie. Dobra, 10 minut pracy, 5 serii, jedziemy, nie poddajemy się. Chodzimy na treningi. Dwie serie zrobione, jeszcze 3 zostały. 2 ćwiczenia, pomimo tego, że to jest przysiad, genialnie budują mięśnie brzucha, bo sztanga trzyma nas z przodu. Mega wymaga od Was, żeby zaangażować mięśnie brzucha, inaczej się przewrócicie. Pamiętajcie, żeby dobrze się rozciągnąć, zanim zejdziecie do tej dolnej przysiadowej pozycji, pozycji front racku, bo jest ona naprawdę trudna. Dużo rozciągania i na pewno dacie radę osiągnąć tą pozycję. Lecę, bo mi czas goni, 3 seria. Moi drodzy,
przerwę odpoczynkową, jak zawsze 2 minutki wykorzystuję na zmianę obciążenia. Ostatnia wersja IMOM na dzisiaj, też przysiadowa, ale spróbujemy zrobić sztangę ponad głową. 5 przysiadów do pierwszej minucie w połączeniu z 5 muscle upami w drugiej minucie. Ostatni obwód, 5 serii, 5 po 5 powtórzeń. Dzisiaj taki siłowy trening, ale IMOM pozwala zachować intensywność tego siłowego treningu przez to, że pilnujemy czas. 5 rund, nie poddajemy się. Ostatnia seria, 5 po 5, nie poddajemy się. Z faku od 0 do CrossFitera, Kinetic Fitness Club, dawajcie na treningi. Zrobione 34 minuty trwał trening, dosyć intensywny dzięki temu, że była metoda treningowa IMOM. 450 kalorii spalonych razem pokazuje zegarek, także fajny, w pół godziny naprawdę możecie zmieścić fajny intensywny trening. Pamiętajcie, że ja zrobiłem w przysiadach 100 kg ze sztangą na plecach, ze sztangą z przodu 80 kg. Ze sztangą ponad głową 60 kg. Pamiętajcie, że wy możecie to robić z pustą sztangą. Możecie to robić ze swoim obciążeniem. Pamiętajcie, dostosujcie ciężar do własnego ciała, zachowując intensywność treningową, ok? Leci ze mnie, jeszcze idę się szybciutko przemyć, zjeść bananka i do klientów personalnych. Tyle ode mnie. Fajne 3 jednostki treningowe. Super, szybki, fajny trening. Koszulka jak zwykle cała mokra. Kinetic Fitness Club z faku od zera do crossfitera. Zapraszamy Was na treningi. Nie poddawajcie się. Myślę, że dzięki treningom lepiej przeżyjecie te ciemne już jesienne poranki i lepiej przeżyjecie zimę. A w lato z lepszą sylwetką pokażecie się na plaży. Pozdrawiam Was serdecznie. Piona, tyle ode mnie. Widzimy się w końcu.